Ja znowu robię z siebie ofiarę. Na live powiedziałem, że mimo tego, że Monika go zawsze wspierała, nawet jak ja tam nagrywałem film, to ona tam była za nim, to ostatnio była taka sytuacja, że oni ćwiczą na tej samej sali i się mijali po prostu, w sensie on ćwiczył na, nie na Orbitreku, tylko na tym. Airbike'u. I ona przechodziła obok i on po prostu nie powiedział, udał, że jej nie widzi, nie? No i ona później na kolejnym spotkaniu wróciła do domu, tam mi zaczęła gadać, że kurde, o co chodzi, że Dani się na nią gniewa, że gdzieś tam też ją zablokował na Facebooku. No i na kolejny jakiś tam, za kolejnym razem ona z nim po prostu pogadała, on oczywiście się wyparł wszystkiego, że nie no, Facebook mu konto skasował, jak to Daniel? No i od tej pory już tam mówi cześć, nie? A sprawa o tyle, bo wiecie, no po tej całej dramie normalnie się zachowywał, jak go spotkałem, to normalnie gadaliśmy, przecież robił sobie u mnie w domu tosty, też z tego były materiały. I on teraz na przykład mówi, że ja go zaczepiam, co jest kolejnym kłamstwem, bo to on do mnie wysyła jakieś SMS-y, czy będziemy walczyć, a wśród ludzi obgaduje mnie, że ja dla niego jestem za słabym zawodnikiem i mam na to screeny i wam teraz podsyłam to, że nie wiem czemu dalej się wypiera, się zawsze mam udowodnione to, co mówię. Nie wiem, na co ty liczysz, znowu na robienie z siebie ofiary. No i wiecie, tutaj gada, no nie, Wardynka to dla mnie za słaby, bo będzie później składał, że film montował. I to jest strasznie fałszywa osoba, bo pisze tak, że ja jestem dla niego za słaby, a do mnie pisze SMS-y, ej, walczysz ze mną? Ej, będzie walka? I wiecie, ja tak jak mówię, no ja kiedyś z Danielem nawet po tej dramie normalnie gadałem i mu tłumaczyłem, że Daniel, jak chcesz walkę, to na dziewiątce zamiast Błońskiego, bo później twój temat już na tyle ucichnie, że no, nie będzie ta walka dla mnie w ogóle ciekawa. No bo wiecie, jak jest na FMMA? Na FMMA chodzi o zasięgi, że walki muszą być mniej więcej porównywalne zasięgi między zawodnikami. No i wtedy on chodził i gadał, nie, tylko boks, 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 Wojtek Gola chciał MMA, no i wyszło, że jednak z Błońskim walczyłem. No i teraz, zgodnie z zapowiedzią, powiedziałem, że no, jeżeli Daniel by wrzucał filmy, jeżeli byłby aktywnym YouTuberem ze społecznością i tak dalej, no to byśmy sobie tam mogli się w to pobawić. Ale w tym momencie on jest kompletnie nieaktywny, no. No to dla mnie ta walka, no ja chcę mieć zawodnika, na przykład, nie wiem, teraz kminimy sobie nad takim innym streamerem, który też ma dobry czas i tak dalej. Możecie się domyślać, o kogo chodzi. I nad tą walką kminimy, gdzie już tam dogadujemy jakieś tam szczegóły. A nagle reżyser, wiecie, teraz chodzi, ja co chwila dostaję informację od kogoś, że chodzi po mieście i mówi, że Wardynka się mnie boi, Wardynka się mnie boi. Nie, mi się po prostu ta walka nie opłaca. A jeżeli tak bardzo ci zależy teraz na tej walce, to spoko, no, za jakiś czas po prostu zacznij znowu tworzyć filmy, jakby odroć ten kanał i wtedy spoko. Nie, ty teraz wrzucasz jakieś zaświadczenia na Instagram, że o Boże, znowu jesteś ofiarą, Wardynga cię atakuje. Ja po prostu powiedziałem, jak jest ludziom na live i tyle, no. Mam screeny, mam dowody. Przecież wiesz, że ja zawsze działam, zabezpieczam coś screenami, bo tak to by było słowo przeciwko słowu. Bronisz się, że mówisz, no ale ostatnio to rozmawiałem normalnie z Moniką. Może i rozmawiałeś, no bo przecież poruszyła z tobą tą kwestię, że ją zablokowałeś tam na Facebooku. Nie wiem, czy ci naprawdę usunęli to konto prywatne na Facebooku. Nie wiem, za co by ci mieli usunąć konto prywatne na Facebooku. Ale no fakty są takie, że jakby udawałeś, że człowieka nie widzisz, mimo że ona zawsze była za tobą. Ale okej, jakby już tak nie robisz, no i fajnie, gratuluję. Jakieś takie teksty, że się kogoś nie... Znaczy wiecie, ogólnie mnie to pierdoli, jak tam nie chce, to niech nie mówi nikomu cześć. Po prostu to pokazuje tylko... No nie wiem, przychodzi do domu, jemy tosty, jest miło, wesoło, później komuś udaje, że kogoś nie widzi. Żebyście mieli też pojęcie, jaka to jest sala. To nie jest jakaś siłownia duża, tylko to jest no mała salka. Zazwyczaj tam są, nie wiem, zawodnik trenujący i trener. Czasem jeszcze jedna jakaś osoba coś tam robi na sztandze. Czyli to jest taka, wiecie, no... Jak w mieszkaniu mniej więcej, powierzchniowo. Tam nie ma opcji przeoczenia kogoś. Nie ma kompletnie takiej opcji. Żeby była jasność, bo ja wiem, że Monika zaraz będzie gadała, kurde, Sylwek, wciągasz mnie w te wasze jakieś
sytuację. W dupie mam, czy tam mówił jej cześć, czy co robił. Tutaj główną sprawą jest to, że wypisuje tam do ludzi, nie, że ja jestem za słabym przeciwnikiem, że ze mną to by walki nie chciał, że z jakimś tam lepszym. Do mnie znowu spamuje, że no nie spamuje, no ale pisze do mnie: ej, dawaj tą walkę, co się stało? Nie chcesz walki nagle? Mimo że mu tłumaczyłem, że jak chce on walki, to będzie na dziewiątce, później już z nim nie będę chciał, bo jego kanał po prostu będzie umierający i tak jest. A ludziom na mieście chodzi i gada, że Warnega się go boi. Podsumowując, to czy jakby ta sytuacja z Moniką miała miejsce, ale mam to gdzieś, niech sobie mówi cześć komu chce. To była tylko taka historia dodatkowa do tego, co opowiadałem na live, że widzowie po prostu jakby go podjudzają, pytają go o mnie, a on właśnie gadał takie głupoty i to udowodniłem, nie? Że tutaj chce ze mną walki, ale wszystkim wypisuje: nie, Warnega dla mnie za słaby, tam wolałbym jakiegoś lepszego Warnega, to by gadał, że montował film. Robi z siebie ofiarę, wrzuca jakieś zaświadczenia, że jest chory poważnie na Instagram, żeby ludzie mu współczuli. A propos właśnie teraz tej sprawy. Czyli co, jesteś poważnie chory, ale walkę chcesz na Fame MMA. No ma to kurwa sens. Oczywiście przed chwilą rzucił 10 story, z tych 10 story już zostało 5, bo połowę skasował. On tak właśnie zmienia zeznania, jak mu pasuje. Nie? Dlatego nie dziw się, że ja tak no, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego i za to, że poruszyłem twoją kwestię u mnie na live, to kurwa muszę przeprosić. Niepotrzebnie, jakby po prostu sprawdziłem twojego Instagrama i opowiedziałem o tej historii, że gadasz tak na mieście i tak dalej, ale mogłem sobie to darować.